Patrz, przyszedł. O co chodzi? Nie wiesz? Martin chodzi z Milagros. Jest prawie jej narzeczonym. Robi się ciekawie. Tu? Tak. Tu John mi się oświadczył i pocałował pierwszy raz. Piękne miejsce. Nie wiedziałem, że jesteś romantyczką. To źle? Bynajmniej. Ja też jestem romantykiem. Nie tutaj. Chodź. Jesteś bardziej szalona niż myślałem. Jeśli nie chcesz stracić wszystkiego, co masz, musisz dojść do porozumienia z Lucrecją i Mediną. Nie widzę innego wyjścia. Musisz z nimi porozmawiać. Oddaj im firmę i połowę spadku po Rafaelu. To niesprawiedliwe. To prawda. Nie mogę tego zrobić. Nie zrezygnuję z tego, co zostawił mi ojciec. Nie mamy wyjścia. Inaczej bym ci tego nie sugerował. Gerardo, sytuacja jest aż tak poważna? Bardziej niż myślisz. Musimy działać szybko, inaczej będzie za późno. Jak mam układać się z Lucrecją? Z osobą, która chciała mnie zabić. Jak z nią rozmawiać? Chcesz zrezygnować ze wszystkiego? A ty? Co zrobiłbyś na moim miejscu? Nie ma wyjścia. Myśl o przyszłości. O dziecku. Musi być jakieś wyjście. Czyżby nie było już sprawiedliwości? Nie, kiedy sędziowie są przekupni. Z nimi się nie wygra. Nigdy nie znałem takiej kobiety jak ty. I nigdy nie poznasz. Ja też potrafię być romantyczny. Otwórz. Co to? Pierścionek zaręczynowy. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Jak leci? Czego chcesz? Żebym podziękował ci za szampana? To był pomysł Milagros. Chciałem cię przeprosić. Myliłem się co do ciebie. Co chcesz powiedzieć? Rozwodząc się z Milagros, zrezygnowałeś z jej majątku. Chcesz mi podziękować za to, że ustąpiłem ci pola? Za to, że może rozpocząć nowe życie i być szczęśliwa. Wybacz, źle cię oceniłem. Nie mam czego ci wybaczać. Spraw, żeby była szczęśliwa. Nic się nie stało, nawet się nie pobili. Przyszedłeś tu ćwiczyć czy oglądać bójki? Ćwiczyć. To dobrze. Często tu przychodzisz, żeby wspominać? No, bałam się. I ahora? A teraz? Ahora. Teraz.
todo es distinto. To co innego. A partir de ahora... Teraz... Wszystko się zmieni. Sprawię, że zapomnisz o Johnie. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Ty też zwietrzyłaś interes? Chcesz być po mojej stronie, gdy odzyskam Mistral? Myślisz, że tylko na tym mi zależy? Nienawidzisz mnie, a zarazem potrzebujesz. Ciekawe, co w tobie przeważy. Nienawiść czy lęk przed biedą? Dla ciebie forsa jest najważniejsza. Dlatego zdradziłaś ojca z prawnikiem, który pomoże ci przejąć firmę. Jesteś podła. Nienawidzę cię. Lucrecia? Mówi Milagros de la Torre. Cóż za niespodzianka. Ostatnio wszyscy sobie o mnie przypomnieli. Ciekawe dlaczego. Gerardo i ja chcemy rozmawiać z tobą i twoim adwokatem. Po co? Chcemy zawrzeć ugodę. Ugodę? Po tym jak wyrzuciłaś mnie z domu? Miałam ku temu powody. Przykro mi, nie mamy o czym mówić. Masz tupet, żeby do mnie dzwonić. To nie mój pomysł, tylko Gerarda. Dam ci go. Porozmawiaj z nią, ja nie mogę. Halo, Lucrecia. Gerardo, jak się miewa Teresa? Postanowiliśmy iść na ugodę. Chcemy negocjować podział majątku. Nic nie wskuracie. Chcę wszystko. Nie chcesz wysłuchać naszej propozycji? Nie mam ochoty. Zresztą nie ma tu Hektora. Zabawne, że chcesz ze mną rozmawiać po tym, jak mnie potraktowałeś. Musisz mnie wysłuchać. Jedziemy do ciebie. Nie mamy Diny. Jedźmy do niej. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Razem odnajdziemy szczęście, którego świat nam poskąpił. Sama wiem, gdzie je szukać. Nie. Od tej chwili będziemy razem. Na zawsze. Thank you.